Trailery Netflixa. Pozdrawiam bardzo serdecznie Netflixa. Chciałbym podziękować tutaj za to, że od ostatniego razu Netflix claimy podkłada pod każdy możliwy swój trailer. To bardzo miło z ich strony. Te 2-3 dolary, które zarabiałem do tej pory reklamując seriale Netflixa, no szlak je trafi. No jakoś przeżyję, bo mimo, że mnie Netflix, kurde, sztyletem w plecy wszedł, no to nadal lubię pogadać o tych serialach, więc będziemy to robili bez tych 2-3 dolarów. Mówi się trudno. No to lecimy. Mamy tak, Lock and Key, to już pokazywałem wam, to zakładam, że to jest kolejny trailer. I Lost My Body, to co ciekawe, bo to zdawało mi się, że było na Prime Video, ale może nie. Miss Americana, Love is Blind, Ultras, Queen Sono i Narcos Mexico, sezon drugi. Zmęczył mnie pierwszy sezon. Znaczy, był ok, ale taki. To są. Opowiadałem o Jokerze przed chwilą i dokładnie mam podobne odczucia. Ja mam silną potrzebę, żeby filmy i seriale sprawiały mi przyjemność. Znaczy, mam w życiu wystarczająco dużo trosk, przemyśleń i takich cięższych tematów. Nie, żeby mi jakieś tragedie się wydarzały, nie? Ale obserwuję świat, więc dostrzegam pewne braki w naszej rzeczywistości, więc lubię, kiedy filmy i seriale sprawiają mi po prostu przyjemność. Taką, no, więc te rzeczy, które są trochę cięższe, średnio przyjmuję, bo po co mi to? Ale oglądam, tak czy inaczej. Dobra, zaczynamy. Going to a new school, starting in the middle of the year. Sure, it might suck, but also it might not. Stellar pep talk, mom. To jest na podstawie komiksu, gdyby ktoś nie obserwował tego. Ja też nie jestem znawcą absolutnie. Ale to jest chyba taki podobny pomysł jak Sabrina. Chilling Adventures of Sabrina. Gdzie to jest takie trochę nastoletnie kino dla teoretycznie nastoletniego widza, ale ma to domieszkę jakiejś fantastyki, jakiegoś horroru, jakiejś tajemnicy. To jest coś, co nawet lubię. Ale też czasami te rzeczy mnie nie przyciągają tak bardzo. Mam na przykład Sabrinę, którą bardzo polubiłem, ale nie obejrzałem do końca. Teraz są już 3 sezony, więc... No... Ale no zobaczymy. Tak czy inaczej, jak mu opowiadałem wcześniej, oglądam teraz Treadstone z żoną, a sam oglądam parki i rekreacje i bawię się doskonale. Arthur Fleck się nazywał chyba Joker, nie? Dobrze pamiętam? Kurde. To jest o ręce, o dłoni, która szuka ciała. I ponoć jest to ciekawe, ale... No nie wiem... Zawsze mam problem z takimi rzeczami. Wydają mi się za bardzo wydumane, za bardzo artystyczne. Czasami to jest jakiś środek, żeby opowiedzieć ciekawą historię, nie? Zrobienie czegoś dziwnego. Ciężka sprawa. Niby z jednej strony lubię fantastykę i jakieś takie dziwne i niepokojące rzeczy, a czasami jak ktoś mi artyzmem próbuje przekazać historię, to mnie odrzuca. Każdy ma inne potrzeby najpewniej. Tak, wiem, dużo osób chwaliło te animacje i pewnie zasłużenie. To mnie troszkę zaciekawiło. Jakoś nie jestem wielkim fanem Taylor Swift, ale te osobiste historie, jakieś takie dochodzenie do sukcesu, zderzenie z tym sukcesem, to jest coś, co mnie ciekawi. Bo to jest taki rodzaj sukcesu, który raczej... po którym trudno być normalną osobą. A ona tutaj opowiada trochę o tym, że musiała jakieś przemiany doświadczyć, żeby przetrwać przy tej popularności. To jest też tak, że za każdym razem patrzymy na tych ludzi, którzy odnieśli sukces z pewną zazdrością, nie? Że mają wszystko, mają pieniądze, mają karierę, mają popularność, a mam takie przekonanie, że znakomita większość tych ludzi jest mega nieszczęśliwa, z depresjami, że ten sukces, że ludzie nie są stworzeni do takiego zainteresowania, do takiej ekspozycji. Fighting for people's respect. I saw the scoreboard and ran
I to są takie ekstremalne sytuacje, nie? Nie każdy może opowiedzieć tę historię. Więc to mnie ciekawi, nie? Nawet jeżeli osoba opowiada tę historię, nie mieści się w kręgu moich zainteresowań. Nie no, masę historii przecież znamy, że to, no Bieber wiadomo, ale te wszystkie dziewczyny z Disneya, Drew Barrymore też miała, czy ta Lindsay Lohan, Macaulay Culkin, on był u Joe Rogana, też opowiadał o tych swoich przeżyciach z dzieciństwa. To jest interesujące. Niewiele takich ekstremalnych rzeczy ludzie w zachodnim świecie doświadczają, bo to jest ekstremum, nie? W sensie oczywiście jest druga strona tego zwierciadła, gdzie jest jakaś tam skrajna biedota i to też są doświadczenia, o których warto posłuchać, nie? O Boże, jakiś kolejny show takie. Bawią was takie rzeczy? Mnie to odrzuca, z reguły jest strasznie żenujące. Ludzie albo odgrywają kogoś, albo odgrywają nieumiejętnie tak, albo to jest... Ale to ciekawe, że nie widzą się nawzajem, nie? Tylko rozmawiają. I to jest inne... Może kiedyś powstanie program taki, bo relacje międzyludzkie to jest bardzo ciekawy temat. Może kiedyś powstanie taki program, który będzie interesujący i przy okazji będzie miał coś mądrego do przekazania. Interesujące, nie? The physical attraction is on par with the emotional connection. Ma to swój urok, bo były takie programy, gdzie w zasadzie one się mocno skupiały na fizyczności tych ludzi, nie? Że gdzieś tam jest jakiś impuls między nimi. Jeżeli coś się zaczyna od rozmowy, to jest chyba ciekawsze. Aha. Do you take her to be your lawful wedded wife? I cannot do this. Okej. Jakby mam silną potrzebę, żeby się przytrafił taki program, który będzie wartościowy. Że gdzieś tam jest. Że istota tego pomysłu ma jakąś wartość, ale nigdy się nikomu nie udało zrobić. To wszystko idzie pod publikę. Zatraca się ta wartość w tym. W tej Big Brotherowości się zatraca. Ultrasi. Muszę w końcu zobaczyć 1917. Tak, polecam gorąco. To naprawdę warto zobaczyć, bo to jest zupełnie inne podejście do kina niż wszystko, co widziałem do tej pory. Oficjalny gameplay nowego Dooma? Tak, widziałem. Jest na kanale nawet, panie Dawidzie, na Rockplay. Tu ancora apprezza mio figlio, sta. Stefan, io sto cercando di non fargli fare incazzare, angioletto. Ma di cazzo ti gride? Tuo modello non c'è nessuno, c'è un passato. Apache vuol dire anche questo! Essere un trans per amore! Gniew. To jest ciekawa koncepcja w ogóle. Ja mam, jestem przekonany, że gniew jest wynikiem strachu. Zwłaszcza w takich organizacjach. Że tak naprawdę, bo to jest, no... Boją się świata, boją się rzeczywistości, boją się kierunku, w którym ten świat zmierza, boją się swojego życia i reagują gniewem na to. Queen Sono. Ale mogę się mylić, nie? Może ten gniew nie jest wynikiem strachu, tylko jakiejś odwagi. Nie sądzę, ale... Dla mnie zawsze agresja była tchórzostwem. O kurde. Łoćcie, kręcę. Zawsze mam problem, jak dziewczyny biją facetów. Jakby dysproporcje w możliwościach fizycznych są skrajne. Mogą się zdarzyć takie przypadki, że tam dziewczyna może być szybsza dużo, nie?
Ale, no ale facet jest cięższy i silniejszy, no kurde. Nie da, dziewczyna nie będzie rzucała facetami, nie? Ja jestem za tym, żeby oczywiście dziewczyny, żeby silne sylwetki, bohaterskie, jak najbardziej, nie? Ale spróbujmy trochę poudawać rzeczywistość. Dlatego tak bardzo lubię Wonder Woman. Wonder Woman może rzucać facetami i nie rujnuje to mojej wizji tej postaci i tego świata. Sposób prezentacji 1917 jest męczący? Nie poczułem tego. Nie poczułem. Miałem takie poczucie, że jestem tam obok, po prostu, nie? I że to jest intensywne, bo jestem tam obok. Może męczące to jest dobre słowo. Bo intensywność jest męcząca, nie? Na dłuższą metę, ale takie ma być chyba, więc... Ale no fajnie. To generalnie lubię, jak ktoś kogoś bije. Więc ostatecznie może to być babka, która bije facetów. Obejrzyj Gamorę i Suburę. Kaja polecała. A no nie wiem, nie oglądałem. I'm not okay with this. No trochę przypomina End of the Fucking World. No proszę, ci sami twórcy. Hey Zed. Hey. 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 You going to school? Yep. Yeah, me too. Nie zagrane nawet.